I dolorosi episodi che in questi ultimi giorni hanno Bolesne wydarzenia, investito które w minionych dniach la delicata zaostrzyły situazione delikatną della sytuację w Repubblica Republice Centrafricana, Środkowoafrykańskiej, suscitano nel mio animo viva preoccupazione. budzą mój duży niepokój. Faccio appello alla parte coinvolti affinché si ponga fine Apeluję a do questo stron ciclo di zaangażowanych w violenze. konflikt o położenie Sono kresu tej spiritualmente fali vicino przemocy. ai padri comboniani della Duchowo parrocchia jestem Nostra blisko Signora di ojców Fatima Kombonianów in z Bangi, parafii Matki Bożej che Fatimskiej w accolgono Bangi, numerose którzy sfollati. przyjmują licznych uchodźców. Esprimo la mia solidarietà alla Chiesa Pragnę di wyrazić moją altre confessioni solidarność z religiose Kościołem, e z innymi all'intera wyznaniami i nazione religiami centrafricana, oraz z całym così narodem środkowej duramente Afryki, provate, tak boleśnie mentre compiono doświadczanym, ogni podczas gdy sforzo dokładają per wszelkich starań, superare le aby divisioni przezwyciężyć per podziały riprendere il cammino della i pace. powrócić na drogę pokoju. Per manifestare la vicinanza orante di tutta la Chiesa a By wyrazić questa modlitewną nazione bliskość così całego afflitta e Kościoła tormentata, z tym jakże ed strapionym i esortare tutti i udręczonym narodem centrafricani oraz ad by essere zachęcić wszystkich sempre più testimoni di środkowoafrykańczyków do misericordia bycia jeszcze e di bardziej świadkami riconciliazione, miłosierdzia i pojednania, domenica 29 novembre, w niedzielę voi 29 animo listopada di aprire la porta zamierzam santa otworzyć drzwi della święte w cattedrale di katedrze w Bangui Bangui. durante il viaggio Podczas apostolico podróży che apostolskiej, spero di poter jaką mam nadzieję realizzare in quella odbyć nazione. do tego kraju.